Cześć ziomale i ziomalki. Dzisiaj chciałem wam przedstawić fajną gitarkę firmy Ibanez. Jest to model S420 WK. Nie będę pokazywał próbek dźwiękowych, ponieważ wystarczy sobie wpisać ten model w YouTubie. To tam jest od cholery różnych super wypasionych gitarzystów, którzy na tym grają. Chciałem wam tylko poglądowo pokazać, jak ona wygląda. Tutaj na pierwszy rzut oka rzuca się najbardziej wspaniały mostek tremolo Floyd Rose. Uwaga, odwrócę. Tadam! Jest tutaj taki ten system Point Zero, który jakby wspomaga utrzymywanie stałego stroju przy machaniu wajchą. Wiadomo, jeśli coś już patrzyliście w tym temacie, to wiecie, o co chodzi. Bardzo fajny system, jak na gitarę za cenę katalogową 1700, to całkiem fajne wyposażenie. Tutaj można sobie nawet zobaczyć gryf, taki ładnego drewienka zrobiony. Z tego co wiem, to jest z klonu, trzyczęściowy. Korpus jest cieniutki. Klucze blokowane z tej strony, prawda, wiadomo. Gryf super wygodny. Struny montowane do gitarki to są D'Addario. Rozmiar bodajże 9,42. Są faktycznie dosyć cienkie. Gitarka całkiem porządnie jest ustawiona. Dwa humbuckery, czyli gitarka głównie do takiego mocniejszego grania. Model przetworników taki. Przetworniki pasywne. Co ciekawe, jest tutaj od razu przełącznik pięciopozycyjny. Fajne rozwiązanie. Potencjometry głośności i barwy. Wszystko działa elegancko. No i ciekawe rozwiązanie po prostu tego wtykajki na kabelek pod kątem. Także gitarka jest bardzo fajowa, w dosyć cienkim pudełku, razem z instrukcją i ze sprzętem, z wajchą, kluczami, kablem, więc wszystko jest. Zapraszam na www.skleprockday.pl.